po części jako społeczeństwo, po części może trochę nieświadomie, powiedział, no zazwyczaj jest tak, jak się patrzy w przeszłość, w historię, że modernizacja miała charakter obronny. To było tak bardzo często, można to śledzić na wielu przykładach, no bardzo często jakieś państwo, czy elity jakiegoś państwa właśnie, czy władze stwierdzały, że często odbywało się to po klęsce militarnej, stwierdzały jakiś fakt zapóźnienia, tak? Podejmowano pewne wysiłki, zmiany z narody czy społeczeństwa wtedy, kiedy w obliczu klęski i w obliczu zagrożenia. Tak na przykład było z Konstytucją 3 maja, prawda? W jakim sensie można powiedzieć tak było z Solidarnością, która była taką obroną społeczną no, przeciwko tamtej władzy. Otóż ta modernizacja po 1989 roku miała bardzo specyficzny, zwana transformacją, wtedy specyficzne cele. Na pewno nie była obronną, tak? Była modernizacją imitacyjną, inspirowaną i pobudzaną z zewnątrz i łączyła się z dwoma wówczas panującymi dogmatami. Jeden dogmat to był dogmat o schyłku państwa narodowego, który na początku lat 90. No, był jednak bardzo rozpowszechniony, a drugie no, dominacja paradygmatu neoliberalnego, który dzisiaj już niewątpliwie się skończy. I to jest, w związku z tym dominowała ideologia otwarcia. Można powiedzieć, że nastąpiło pewnego typu odwrócenie orientacji ze wschodu na zachód, ale takie przekonanie również o tym, że istnieją pewne procesy, które dokonują się same. Na początku oczywiście najważniejszym aktem zmiany był pewnie plan Barcerowicza i że państwo w gruncie rzeczy zakłóca ten proces, że polityka to można przeczytać, jak się czyta publicystykę z lat 90., szczególnie z pierwszego okresu, że każdy rodzaj interwencji państwa w zasadzie ów proces zmian zakłóca racjonalność gospodarczą, prowadzi do zmniejszenia efektywności i pogłębienia zacofania. A przy czym zupełnie zanikł pewien zawsze typowy dla takich dyskursów modernizacyjnych wątek, mianowicie lęk przed uzależnieniem. Ponieważ wychodziliśmy od uzależnienia ze strony Imperium Rosyjskiego, to w zasadzie ten lęk przed uzależnieniem nie istniał, no powiedzmy, w tej głównej narracji czy w głównym sposobie myślenia. Bardzo szybko też wróciły problemy tożsamościowe, które spowodowały również zmianę tego stosunku między elitami a tym ruchem społecznym, który je wyniósł w pewnym sensie, znaczy wyniósł je do władzy. W związku z tym ja bym powiedział tak, ta strategia w jakimś sensie dobiegła końca w ciągu ostatnich lat. Tak? Dzisiaj mamy taką sytuację, że w gruncie rzeczy no, to, co skrywa się pod nazwą postpolityki, tak? Postpolityki, które tutaj zacytuję Aleksandra Smolara, który napisał coś takiego 2 lata temu w czasie konferencji oceniającej rządy Platformy, powiedział coś takiego. Charakteryzując główne cele obozu rządzącego dzisiaj w Polsce. Celem ma być ograniczenie omnipotencji państwa i jego instytucji, ich redukcja, a w konsekwencji stopniowa likwidacja lub sprowadzenie roli państwa do minimum. Tak? Także to jest jeden element tej nowej strategii. W zasadzie doprowadzenie do sytuacji, jeżeli dzisiaj tutaj będą koledzy rozmawiali na temat racji stanu, no to można powiedzieć, w tym myśleniu no racja stanu na pewno jest na planie dalszym, a może w ogóle nie występuje, skoro celem zasadniczym jest właśnie sprowadzenie państwa, roli państwa do minimum. Ja bym powiedział tak, jak pokazuje katastrofa smoleńska, akurat to sprowadzenie państwa do minimum zupełnie się
udało. I teraz może już ostatnie zdanie. Mianowicie, ja bym powiedział dotyczące przyszłości. Powinniśmy powiedzieć sobie zgodnie z hasłem tego kongresu, koniec imitacji, teraz wielki projekt. Gwałtownie zmienia się kontekst międzynarodowy Polski. Właśnie dogmaty ekonomiczne upadały w rezultacie kryzysu, uznano konieczność interwencji państwa. To nie znaczy oczywiście zwrot, odwrót od gospodarki rynkowej. Widzimy, że pewne wydawałoby się nienaruszalne filary europejskiej integracji są dzisiaj poddawane wątpliwość. Unia walutowa, układ Schengen, rywalizacja francusko-niemiecka się zaostrza. Forpoczty Imperium Rosyjskiego pojawiły się nad Wisłą. Zmienia się też stosunek i rola naszego sąsiada, stosunek społeczeństwa do własnego państwa, do własnej tożsamości, naszego zachodniego sąsiada, czyli Niemiec. I w związku z tym wydaje mi się, że w tym zmienionym kontekście ideowo i politycznym Polska musi stać się wielkim projektem, jeżeli w ogóle musi istnieć. Tak? I teraz znaczy to po pierwsze, że akcent i priorytet jest paradoksalnie nie gospodarczy, tylko polityczny. To znaczy warunkiem tego jest, byśmy wreszcie stali się w pełni narodem politycznym. Tak? Bo Polacy, aby mogli być nowocześni, muszą być w ogóle chcieć być Polakami. I to się wydaje oczywiste tutaj w naszym gronie, ale wcale nie jest oczywiste. Popatrzymy na znaczną część naszego społeczeństwa. Po drugie, wydaje mi się, że no właśnie, nie można dokonać modernizacji. To pokazują czy skoku cywilizacyjnego, to pokazują w zasadzie wszystkie przykłady historyczne, bez pewnej zbiorowej mobilizacji i bez postawienia sobie ambitnych celów politycznych. A jak to zrobić? Ja w tym tekście, który opublikowałem Rzeczpospolitej, jakieś minimalne warunki sformułowałem i teraz je tylko wymienię. Po pierwsze, ograniczenie i zrównoważenie władz tych grup, które nie są zainteresowane Polską, a które niestety są bardzo wpływowe. Tak? Po drugie, wydaje mi się, wzmacnianie i tworzenie alternatywnych instytucji, stowarzyszeń i organizacji, w tym tak zwanego drugiego obiegu medialnego. To, co teraz się dzisiaj w zasadzie odbywa na naszych oczach. Przede wszystkim też ożywienie polskiej prowincji. Tak, po 1989 roku zanikły niemal zupełnie instytucje krzewiące kulturę w średnich i mniejszych miastach, także na wsi. I dzisiaj jest tak, że jak się dowiaduję, chciałem ostatnio jechać z Gdańska do Białegostoku, okazuje się, że można tylko jechać przez Warszawę. Tak. Tak, gdzie się nie pojedzie, ten kraj jest w zasadzie niepowiązany. Niepowiązane są różne regiony z centrum, niepowiązane są również od kolei, mówię, brakuje sieci po sieci kulturowe. Wreszcie wydaje mi się, że o czym tutaj mówiliśmy też przy innych okazjach, że nie odzyskamy suwerenności, nie odzyskając władzy gospodarczej. Polska gospodarka jest zależną gospodarką rynkową, mało innowacyjną, usługową w stosunku do tych najsilniejszych gospodarek na świecie. I mnie ucieszyło to, że kiedyś przeczytałem dwa miesiące temu w Gazecie Wyborczej u czołowego publicysty tej gazety zajmującej się problematyką ekonomiczną, że on doszedł do wniosku wreszcie, że kapitał ma jednak narodowość. Tak, kapitał ma jednak narodowość, ma w USA, ma we Francji, w Niemczech. Jeśli by jej nie miał mieć w Polsce, znaczyłoby to, że popadliśmy zupełnie w zależność, którą nazwać trzeba kolonialną. A to jak tak powiem, te zachęty do naszej modernizacji, pomoc, jak bardzo jest ograniczona do pewnego, ma swoje granice, no świadczy nie tylko projekt gazociągu Nord Stream, ale na przykład ostatnia dyskusja dotycząca sporu na temat funduszy na badania naukowe w Unii Europejskiej. I ostatnio czytałem taką kontrowersyjną wypowiedź jednego z doradców rządu niemieckiego, który powiedział coś takiego, przecież w zasadzie w Europie Wschodniej nie potrzeba badań o najwyższym poziomie.
To, czego oni potrzebują, to jest dobrych inżynierów, tak? Ale w związku z tym cały ten spór, który się toczy teraz o podział środków na badania naukowe, postanowiono zrobić taki kompromis, że to będą tandemy. Będzie instytut czy ośrodek badawczy z Europy Zachodniej, który będzie dostawał pieniądze i on będzie miał partnera w Europie Wschodniej i będzie go tam, prawda, finansował i kształcił. To jest tylko taki przykład, który jest niezwykły. Obawiam się, panie profesorze, że musimy postawić kropkę. Już ostatnie bardzo zdanie. Bardzo proszę, ostatnie naprawdę. Ostatnie zdanie, mianowicie, że bez trwałych i silnych symboli, prawda, bez kapitału symbolicznego i wiarygodnej narracji, również nie uda się osiągnąć silnej pozycji w Polsce i że dopiero spełnienie tych warunków pozwoli nam działać również na arenie międzynarodowej zgodnie z polską racją stanu. Tak? Tak? I ja jestem przekonany, bo bardzo często się mówi, tak jest na przykład dzisiaj reakcja na Węgry, mianowicie, że to jest być może projekt anachroniczny i nieeuropejski. Otóż ja jestem przekonany, to już jest ostatnie zdanie, że taki nasz wielki projekt będzie bardzo dobrze służył Europie, obronie wolności i równości europejskich narodów. Dziękuję bardzo i przepraszam. Dziękuję bardzo, panie profesorze.